Kulinarny Ogień to grupa pasjonatów gotowania, szefów kuchni, którzy gotują w szczytnym celu, pomagając dzieciom, potrzebującym, seniorom. Tak też właśnie dzisiaj znaleźliśmy się na Chorzowskim Rynku, ponieważ zbieramy na dermatoskop na oddziały dziecięce Szpitala Miejskiego w Chorzowie. Co będzie można zjeść? Można zjeść pierogi, można spróbować pyszności od kuchni świętej Hildegardy, spróbować azjatyckich smaków od komara z Włochów. Dermatoskop jest to urządzenie do badania znamion, do badań czerniaków, więc możemy różnicować zmiany nowotworowe od nienowotworowych. Marcin dzwoni, nasz szef. Słuchajcie, bo jest taka inicjatywa, jesteśmy, tak? Przyjeżdżam z patelnią, gotuję, robię, no pomagam, staramy się jak możemy. No jest to dla nas no, wielkie serce, tak. Pomagamy, uczymy młodzież dzięki temu, że mogą też pomagać, pracują z nami od samego rana i mam nadzieję do samego wieczora. Cóż ludzi przyciąga? Muzyka i jedzonko dobre. A przy okazji, bardzo pyszne, właśnie się zajadam, to jest pyza z morelą. A to są pierogi z soczewicą. Bardzo dobry karczek tu jest, bardzo dobre posiłki. Wszystko zbierają dla dzieci w szpitalu. No bardzo się cieszę, że taka impreza tu w Chorzowie jest. To jest najważniejsze, szczytny cel, dobrzy ludzie. Jakieś tam fajne wydarzenie, można właśnie sobie pokosztować, pochodzić, jakaś muzyczka jest, wrzucić coś dla dzieci, no i jest fajnie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj dzisiaj gościć i robić, znowu rozpalać kulinarny ogień z pomocą dla najbardziej potrzebujących. Bardzo, bardzo...